bardzo trudny. Drodzy panowie, to jest bardzo trudny temat i nie wiem, czy nawet należałoby go poruszać, gdyż trudne tematy są trudne do zrozumienia przez facetów. Też przede wszystkim. Ale może znajdzie się wśród facetów jeden mężczyzna, który zrozumie i dlatego chcę wam powiedzieć, drodzy panowie, że kobieta przecudna, niewiasta, kobieta, skarb, marzenie nasze, panowie, kobieta w seksie ma zupełnie inne wartości niż mężczyzna. Kobieta w seksie znajduje takie wartości jak bliskość, jak ciepło, jak zrozumienie, jak wspólnota, jak połączenie, jak miłość. Kobieta w seksie poszukuje takich wartości jak przyjaźń, jak głębokie zjednoczenie duchowe i fizyczne. Kobieta w seksie potrafi znaleźć ponad 327 wartości, których my faceci jakoś tak nie dostrzegamy. I ten seks dla kobiety jest jak tęcza, taki wielobarwny. Tam są wszystkie kolory. On jest tak wyrazisty, że aż nawet nie wiadomo, gdzie się zaczyna, ani gdzie się kończy. On tak ze wschodu na zachód, z północy na północ, z dołu do góry jest piękny. Seks dla kobiety jest czymś tak cudownym, że my faceci sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić, że tam w ogóle jeszcze jest miejsce na seks. I dlatego, panowie, jeżeli chcesz z kobietą przeżyć coś takiego jak seks, to naprawdę nie dawaj kobiecie seksu. Daj jej wszystko jedno, co, ale nie dawaj jej seksu. No i nie doszukuj się seksu w seksie z kobietą. W seksie z kobietą romantyzm, w seksie z kobietą duchowość, w seksie z kobietą ezoteryka. No, dlatego jeżeli chcesz seksu, to nigdy z kobietą. Jeżeli chcesz mieć seks, to tylko wtedy możesz mieć seks z kobietą, kiedy kobieta chce seksu z tobą. O, to jest jedyny przypadek, równie prawdopodobny jak wyrzucenie trzy razy z rzędu szóstki kostką do gry.